Siemaneczko. Ja jestem na granicy z Białorusią, tam z tyłu za mną. Z tyłu jest straż graniczna, zostawiłem samochód, bo to jest parking. Koterka, już tutaj byłem chyba za trzeci raz. No i tak, tutaj mamy cerkiew. Z tyłu za mną jest już granica, tam jest straż graniczna, ale do płotu jest jeszcze, tam nie wiem, ze 100 metrów może. Może trochę mniej. I tam już nie można do tego płotu podejść, bo teraz wyznaczyli jakąś strefę, ale rok temu tu jeszcze nawet straży granicznej nie było. Nie można było śmiało to sobie nawet do tego płotu podejść. Ja jadę do Bobrówki, byłem już też tam dwa razy i to jest dom taki na granicy z Białorusią. Przy samym płocie, tam do tego domu pytałem się, można normalnie dojechać. Ja tam sobie pojadę. Ponagrywam coś przy okazji. A cerkiew jest naprawdę śliczna. Naprawdę lubię to miejsce. A tutaj od cerkwi a mamy taką fajną kładkę do drogi, ja tu będę skręcał w prawo. Zjechałem z tej kładki, tu teraz mam taką fajną drogę asfaltową przez las. Praktycznie zerowy ruch. I teraz jadę na granicę, na drugą granicę z Białorusią do Koterki. Tam po drodze czegoś wieś będę mijał, Wyczółki chyba bodajże. Gdzie jest też wieś na granicy, tam może też sobie pojadę, zobaczę, bo tam nie byłem. Jadę do Bobrówki, to jest mój pierwszy etap. Tam mam 15 km, tam jest dom na granicy przy samym płocie. Tam można sobie z tego domu podjechać, tam sobie podjadę. Zobaczymy, czy tam coś się zmieniło, ale od tamtego roku, bo ja tam byłem rok temu samochodem, z zwrotą podejrzewam, że tam się nic nie zmieniło. Zobaczymy, czy tam się da w ogóle podjechać, bo może tutaj też rok temu nie było celników, znaczy tutaj, z tej straży granicznej i też można było podejść pod sam płot, a teraz nie można. Zresztą ja rok temu na jesieni, znaczy też chyba to chyba było we wrześniu, jakoś we wrześniu, no to jechałem sobie całkowicie przy płocie, centralnie przy granicy. Miałem tam kontrolę, bo mnie po drodze mijali chyba 5 razy, w końcu mnie tam kontrolowali, ale pytali się, dokąd jadę. Powiedziałem, że to Czeremchy na pociąg i śmiało mogłem jechać. No teraz trochę się chyba pozmieniało. W każdym razie o tam 100 czy tam 200 metrów jest granica. Już tam już jest Białoruś. A ja będę jechał tak. Ruszyłem z tego punktu. Czyli tu praktycznie przy granicy. Będę jechał teraz do tej wsi, co jest zaznaczone dwójką. I to tam też jest granica. I tam te sobie po prostu podjadę pod granicę. Zobaczymy, jak to tam wygląda. A jadę tutaj do Bobrówki. I tutaj jest ten dom na granicy centralnie. Przy samym płocie. Zobaczymy, jak to wygląda teraz. Wjechałem teraz do wsi Tokary. Ja nie wiem, czy nie to... Sołtys. Sołtys ma nawet flagę Polski. Aha. Czyli przejazdu nie ma. Trzeba się zawrócić. Taka polna droga, jakbym nią pojechał. Bo ja już tą drogą kiedyś jechałem rowerem i też tam wtedy problem był lekki, bo miałem kontrolę tam w tej koterce, przyjechała ta straż graniczna, oni się pytali, którędy będę jechał, musiałem im pokazać i też tam coś im nie pasowało, że, bo ta droga, o której mówię, to ona idzie przy samej granicy i tu jest teraz zakaz wjazdu, nie dotyczy ruchu lokalnego i tam na pewno oni tam stoją przy tym płocie, przy tej granicy. No i co, i nie chcę mieć jakichś problemów teraz, jakichś kontroli. To będą mi kazali znowu się zawracać. Strata czasu. Mówię, ja już jechałem tą drogą, wiem jak to wygląda. Jechałem kiedyś, jak jeszcze nie było tego płotu. Krówki. I teraz jadę sobie tędy. I tak będę na granicy, tak będę na granicy tam w tych... przy tym domu na samej granicy przy płocie. I kościółek
mi się trafił. Drewniany, bardzo ładny. Ładniejszy nawet od niektórych cerkwi. Ale naprawdę bardzo ładny. Ale co dalej? A to jest... Są jeszcze te tokary. Dopiero teraz wyjeżdżamy z tokarów. Czy z tokary, nie wiem, kto się tam za bardzo zmienia. I teraz będę odbijał na prawo. Czyli lecimy główną drogą. Wilanowo 2, a ja jadę na... To jest w ogóle jakiś szlak rowerowy. O, koterka Klukowicza. Dobra, lecimy na Klukowicza. Tutaj... Właśnie wyprzedziła mnie Straż Graniczna. Ale ja już kontrolę miałem. To są chyba ci sami, co mnie kontrolowali tam na granicy z koterką. No ale dobrze, widać ich, są widoczni, kręcą się przy granicy, po okolicach. I teraz nie wiem, czy tutaj nie odbiję sobie w prawo, bo tu jest też taka wieś na granicy. Wyczółki bodajże. Tak to wygląda. Droga prowadzi mnie trochę inaczej. Żebym odbijał na lewo i do Bobrówki później ten, ale ja nie wiem, czy ja na te wyczółki nie pojadę. A to jest taka wieś też na samej granicy praktycznie. Chyba tak zrobię. Więc chyba tutaj będę musiał odbić na prawo. A Klukowicze, tak szczerze mówiąc, jest godzina 1:30. Mógłby być jakiś sklep w tych Klukowiczach, bo nie ukrywam, że jestem głodny. To jest taka pora obiadowa, ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłem rano, tylko wypiłem kawę. Bo rano nic nie mogłem zjeść śniadania, bo miałem badanie krwi. I Dolina Pulwy. I rano zjadłem tylko, znaczy nic nie zjadłem, a po tym badaniu wypiłem tylko kawę na Orlenie i zjadłem ciasteczko, 3 czekolady. I przyjechałem od razu sobie tutaj na tą granicę. Więc przydałoby się coś zjeść. Przydałoby się jakiś sklepik. Dobra, ja tutaj skręcam na prawo, mnie nawigacja prowadzi prosto. Ale ja skręcam na wyczółki. Skręcam na wyczółki. Myśmy rok temu tak samo jechali samochodem z Werotą. No tutaj też chyba zdjęcia robiłem. Dobra, jadę na te wyczółki. Byłem w sklepie. A już miałem do niego nie zajeżdżać, bo koleś był najebany pod sklepem. I tam zaczepiał. Nie to, że mi się go bał. Tylko tyle, że teraz będzie piątki przybijał. Przysta się nie będzie można od niego czepić. No i ale na szczęście widzę, że jakiś motocyklista podjechał i on się do niego przystał. I właśnie tak jak mówię, zaraz już piątki jakiś tam przybijał i męczył tego kolesia z motocyklistę. Więc szybko wszedłem, kupiłem sobie, mam kiełbasę, chleba nie było, bułek też nie było i takie poluchy jakieś kupiłem sobie. Ale kiełbaska jest naprawdę zajebista. Więc zaraz jadę na te wyczółki, jadę na tą granicę, tu jest zaraz już granica. Tak to wygląda. Wjechałem w te wyczółki, musiałem kręcić w tą szutrówkę, bo ta szutrówka prowadzi na Bobrówkę. Ale ja chciałem sobie tam pojechać jeszcze na tą, do tych wyczółek, bo to jest wieś też na granicy. Tam dalej były domy i dalej była ta granica, no ale nie udało mi się, bo ta Straż Graniczna, ten patrol, który mnie kontrolował, który mnie wyprzedzał, to oni stanęli tutaj przy tej drodze. No i kazali mi tutaj skręcać na tą Bobrówkę. Więc ja tam już nie będę z nimi kłócił. Bo jeszcze się to skończy tym, że w końcu mnie zawiną i wezmą tą kamerkę. Pokasują wszystko. Ja teraz byłem w Sudetach, ponagrywałem trochę filmów. Ale na szczęście wszystko z kamerki zgrałem. Na dyski.
Więc jadę sobie teraz taką szutrówką, jadę tą bobrówkę, nie będę ich tam denerwował. Bo mówię, bo... Jeszcze gdzieś tak wyląduję na komendzie i będą tam mnie sprawdzać, będą przeszukiwać te kamerki, te telefony. Ja tu nic nie mam, ale po co mi tracić czas? Ja nie jestem jakimś szpiegiem, ale często gdzieś lubię jeździć przy tych granicach i często mam tu kontrolę. W kwietniu byłem, na koniec kwietnia byłem na granicy z Rosją w Żytkiejmach, znaczy z obwodem królewieckim. No i też tam mnie kontrolowali, też tam przyjeżdżali do mnie. Jechałem przez Puszczę Rumnicką, wyjechałem stamtąd, bo tam na tej granicy nikogo nie było, tam sobie ponagrywałem filmik na GoPro, tam mam, jest na kanale któraś część tam GoPro, tego Green Velo. Teraz z marca, z kwietnia znosi się. No i też tam już jechałem przez Puszczę Rumnicką i oni też przyjeżdżali, tam kontrolowali. Chcieli właśnie, pytali się, czy mam jakieś nagrania, czy zdjęcia, mówię, że nic nie mam. Oni tam, no mówił mi, że nie można nagrywać. Też mnie kontrolowali. Więc co, normalnie ja się tam niczego nie obawiam. Ja nie jestem jakimś szpiegiem, czy jakiś poszukiwany. Ale po co mi tracić czas na tę kontrolę? Bo to się naprawdę schodzi. Dzisiaj też dałem, zanim ja to wszystko sobie wyciągnąłem rower, wszystko sobie poogarniałem, to oni jeszcze sprawdzali te dokumenty. Co jest tego niepotrzebna strata czasu, więc lepiej unikać tych kontroli jak można. Nie pchać się tam, jak ci mówią, że jedź tędy, skręć, nie jedź na granicę, to lepiej tam się nie pchać, tylko po prostu tak jak oni mówią, tak zrobić. A do Bobrówki już mam niedaleko. I tam już gdzie ten las już jest po stronie białoruskiej. No widać płot. No taki zielony płot. Zjadłem te paluchy, zjadłem tą kiełbasę. Kiełbasa była naprawdę zajebista i dobry pomysł, że kupiłem sobie te paluchy zamiast pieczywa, bo pieczywa to nie było nawet w ogóle. Mówię, że nie przywieźli dzisiaj. Więc nie ma nic. Ale chleba. Ani chleba, ani bułek. Ale się najadłem naprawdę, na maksa. No tak ten płot tu wygląda. Nie wiem, czy będzie go widać na kamerce, ale ja go widzę doskonale. No zresztą ja już będę zaraz się do tego płotu zbliżał. Powierzam do Bobrówki za moment i jadę do tego domu przy płocie. Teraz pewnie będzie go widać. A tam, gdzie jest ten las, to już las jest po stronie białoruskiej. A u nas jest otwarta przestrzeń. To domy też jest Bobrówka. A tak wygląda ta wieś na końcu świata. Sołtys. Agroturystyka Kalinka. A do Białorusi jest 600 metrów. Dobry. Tu się kończy asfalt. Zaczyna się szutrówka, ja już widzę płot. Tam w takiej szparze pomiędzy krzakami. No i zobaczymy, czy będzie w ogóle tam jakiś patrol teraz. Bo ostatnio jechałem. Kiedyś jak tu jechałem, też mnie tam w tej koterce kontrolowali. To tu pytali się też, gdzie jadę. Powiedziałem, że tutaj. Też nie bardzo mi pozwolili tą drogą jechać przy granicy, ale ja i tak po nią jechałem. Jeszcze wtedy płotu nie było wojny. To co teraz już dzisiaj mi nie pozwolili. No to tutaj już na mnie czekał kolejny patrol. Wtedy. Zobaczmy jak to teraz będzie wyglądało.
A to są jeszcze domy pod... Pod widać. Aha, i teraz jest oddzielone tutaj drutem kolczastym i jest płot. Tam znaczek Białorusi widać. Aha. No okej. Pazurowi graniczne wejście zabronione. A domek wygląda tak jak wyglądał. Może trochę nawet lepiej. W samym płocie. Ciekawe, czy ktoś tu mieszka jeszcze. A w tym domu. Przejście jest, można wejść się spytać. Więc sobie kupił dom na granicy z Białorusią. Za tymi krzakami jest posterunek przy tych drutach kolczastych. I są żołnierze. Są tam żołnierze z bronią. Pilnują granicy. Ja z nimi teraz przed chwilą rozmawiałem. Tu jest sprawa wyjaśniona króciutko, że ja jestem na drodze publicznej. Mogę sobie tutaj nagrywać, robić zdjęcia, bo jestem na drodze publicznej, a granica jest tylko tłem. Więc wyjaśnione jest to. Jest to w porządku. Nic tu nie robię złego. Tu sobie nagrywam. No też powiedział, że nie do przesady. Ale nie ma problemu, żebym sobie nagrywał. No dobra, już będę zbierał. Granica, granica. Lecę dalej. A teraz to jest wioska Zobacze. I teraz ja już będę taką pętelkę sobie kręcił. Za 60 metrów skręć w lewo. Praktycznie główna atrakcja poza mną. Ja już się będę od granicy oddalał. Dopiero później się będę przybliżał do koterki. To będę znowu na granicy. Teraz skręć w lewo. A teraz nie wiem właśnie jak tutaj. Nie. To jest jakaś droga asfaltowa. A ja tą drogą będę jechał. Czeremcha, śmiatycze. O. Teraz skręć ostro w prawo. Są jej okiennice. 200 metrów, kontynuuj prosto. Fajna wioska. I tutaj jest kolejna cerkiew. Prawosławna. Za 50 metrów, kontynuuj prosto. Ja mam jechać prosto. Teraz kontynuuj prosto. Klukowicza mam 5, ale ja jadę tam w stronę gdzieś na Nurzec. Żeby wykręcić tą pętelkę. Żeby do 50 km wykręcić chociaż. Dopiero mam przejechane. Nawet 20 nie mam. 18. Budowa. Kolej, wszystkie domki drewniane. Ja już będę tutaj z tego asfaltu zjeżdżał w lewo, w jakieś szuterki fajne, mam nadzieję. Za 60 metrów skręć w lewo. Wow, nawet trochę kocich łbów tu jest. A może jakoś bokiem się da przejechać? Widzę jakiś ciekawy krzyż. 5 km.
prawosławne, bo oni lubią w takich kolorach to malować. A, normalny. A też coś po rusku napisane. Szutry, a tu jakiś tir jedzie z drzewem. A nakurzył. Ale ładny zapach drzewa. Teraz tu mamy jakieś uroczysko Jalina. Będę chyba jechał 7 km tym lasem. Krzyże. Ale to nie są prawosławne, ale napisy po rusku. Czy tam po białorusku. Jeden wuj. Trochę się droga poprawiła, ale generalnie to, ta droga jest masakryczna. Są takie. Takie ładne krzyże. Są takie. To jest taka tarka, że się dosłownie jechać nie da. A nie wiem, czy ja kiedykolwiek w życiu gorszą drogą jechałem. Ta droga delikatnie poprawiła. Tutaj widzę. Już dojechałem do jakiegoś asfaltu i teraz muszę zorientować, jak dalej jechać, bo ja już po tej tarce nie chcę jechać się dalej. Tu jest asfalt w prawo. A tutaj o, tych krzyży to jest tutaj mnóstwo. Kolejna wioska. Na końcu świata. Za 50 metrów trzymaj się prawej strony. A ja jadę znowu w jakieś piachy. Ale mam 2,5 km tylko. To nawet jakbym miał ten rower prowadzić, to nawet go prowadził. Tam też powinien być dalej asfalt. Chociaż może będzie dobrze. Ta droga, co teraz nią jechałem, to była masakra. Była taka tarka, że ja jeszcze chyba po gorszej w życiu nie jechałem. Jeżeli chodzi o tarkę. O, tu jakby tak miało być jak teraz, to jest elegancko. Jest piasek, ale tu jest obity. Jest dosyć równo, fajnie się jedzie. No, stąd mam 2,5 km do jakiejś kolejnej wioski, gdzie już podejrzewam, że powinien być asfalt. Teraz skręć lekko w prawo. Na zakręcie trochę piachu jest. Za 400 metrów skręć w lewo. Tego się nie spodziewałem, bo ja jechałem tylko 500 metrów tymi szutrami teraz i wyjechałem do jakiegoś asfaltu. Jest luks. I teraz mam taką świetną drogę. A w ogóle mam przejechałem 25 km. Jeszcze może z 15 tam z goterki, może więcej. A może mniej, zobaczymy. km, wyjdzie mi za 40. Pętelka i dobrze. Gorąco jest. Chmura. Taka w Siedlcach leje podobno. Na maksa. Kumpel dzwonił. Także ja 45 minut będę w samochodzie. Dobrze, że wyjechałem z tych szutrów i mam zajebistą drogę teraz. Widzimy się po drodze w jakiejś wiosce. Kolejna wioska, Tymianka. I tu już jest trochę więcej tej cywilizacji. Za 60 metrów skręć w prawo. Jest asfalt. Jest nawet świetlica. Teraz proszę, skręć w prawo. W Tymiance. I lecimy dalej. Za 400 metrów skręć w prawo, następnie skręć w lewo. A tych krzyży z ruskimi napisami to tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Tymianka. I na Klukowicza. Ja chyba polecam do Klukowicza jednak, bo mnie... Ja już nie chcę tymi szutrami jechać. A nawigacja mi każe jakimś szutrem jechać.
następnie skręć w lewo. Zobaczymy, jakby ta droga miała wyglądać. W prawo. Teraz skręć w lewo. O ta. Nie. Kontynuuj 700 metrów. Ja nie jadę. Teraz skręć w lewo. Jadę na te Krukowicze. Będę miał 4 km dalej. Dobra, ale będę jechał asfaltem. Linowicza. A tam była świetlica w Litwinowiczach. Tutaj zauważyłem, że na tych wsiach jest sporo tych świetlic wiejskich takich. A w ogóle to jest kraina przydrożnych krzyży prawosławnych, czasami nieprawosławnych, normalnych, zapisanych cyrylicą. Siedzi sobie dziadek z wnuczką pod domem. I tak tutaj czas płynie na tym Podlasiu. Ja mam jeszcze 12 km. Dziadek na spacer wyszedł. Zobaczcie, co się dzieje. Dzień dobry. Nie słyszę, niestety jest bardzo stary. Mam kolejne krzyże. Ale są jeszcze wielkie. A zrobię fotkę, się zawrócę. Biczak. Ja już tędy jechałem, znaczy tędy jeszcze nie jechałem, ale tutaj będę skręcał w prawo i to jest ta droga, na którą już jechałem. To jest ten sklep, gdzie kupowałem kiełbasę, jadę teraz do tego sklepu jeszcze raz kupić sobie picie. No, ja tutaj już będę jechał na Tokary, a prosto na Wyczółki. Tam ta straż graniczna na mnie czekała. Teraz skręć w prawo. Żebym skręcił na Koterkę, nie jechał przy granicy. A będę jechał tędy. Świetlica w Krukowiczach. Znał ten koleś najebany, chyba. Tam za sklepem. Może nie będzie mnie widział. No i co, ja już sobie wracam. Jedzie chyba znowu ta straż graniczna. A oni już mnie kontrolowali. Zobaczysz, co jadą ci sami. Chyba inni będą mnie zatrzymywać. Tak, wszystko w porządku. Dobra, no. Tak chciałem to na Kuruki zjedzieć. Tak? I co, cała trasa? Nie, ja to trochę skróciłem. Bo tam pod tymi szutrami tam była taka droga z takiej tarki, że masakra. Aha. Że jak dojechałem do asfaltu, to już mówię, ja już nie jadę tam dalej, tylko już się trzymam asfaltu, nie? I wracam. Dzięki, no nawzajem, trzymajcie się. Ja już się ze strażą graniczną znam. Chłopak z dziewczyną, w porządku. Też jak się jest dla nich w porządku i te są w porządku. W ogóle generalnie te ludzie są mili na Podlasiu. Jest fajnie. I elegancko. A ja już lecę do tego. Do samochodu. A ja wjeżdżam znowu na mielnicką ziemię. Czyli do Mielnika, gmina Mielnik. Witamy na mielnickiej ziemi. I kolejny przydrożny krzyż. Co potwierdza tylko fakt, że jest to kraina przydrożnych krzyży. Taka ładna piatka przystankowa. Zachmurzyło się, zrobiło się trochę chłodniej, bo było tak gorąco, tak parno, że nie jest to pogoda na rower. Ale teraz jest dobrze. A ja mam 4 km do samochodu, tam do tej cerkwi. Wycieczka udana, fajnie. Po raz kolejny odwiedziłem sobie Bobrówkę i ten dom na granicy. Pogadałem sobie z żołnierzami na granicy, pogadałem sobie ze strażą graniczną, z patrolem. Bo w sumie no to 4 razy się chyba mijaliśmy.
i tutaj w koterce sobie długo pogadaliśmy, teraz po drodze jeszcze tam w wyczółkach, ale tam też mi kazali skręcać, bo chciałem jechać centralnie przy granicy, tak jak kiedyś, to mi macha ręką pokazywał, że mam skręcać, więc się nie pchałem. Zostało mi 700 metrów do samochodu, tą świetną drogą, a na dodatek lecę jeszcze w dół. Na dodatek lecę jeszcze w dół. Fajna wycieczka. Polecam każdemu te rejony. Kraina przydrożnych krzyży, cerkwi, płotu granicznego z Białorusią i bardzo miłych ludzi, naprawdę. No i dobra, dojechałem. Tu już jest granica. A tutaj mam z godzinę podróżniczą. Pakuję się, przestało nawet padać, bo już leciały takie duże krople. I lecę do domu następnego. Enjoy.